Z tej strony Sebastian FIFA. Witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na ostatnią kolejkę. Drugi mecz, trzecia kolejka. UEFA Euro 2023. Mój wymyślony turniej. Austria kontra Czechy. Faza grupowa, grupa E. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie ten mecz. Będzie grany na stadionie Europa Park Stadium w Niemczech, oczywiście. No dobrze, to bez przedłużania gramy, a ten mecz teraz oczywiście będzie komentował Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oddaję głos komentatorom tego spotkania. Widzimy się w przerwie. Miłego oglądania. Zgromadzeni na Europa Park Stadion mogą się dziś cieszyć piękną pogodą, która z pewnością będzie sprzyjać ekscytującemu widowisku. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze spotkanie to będzie prawdziwa piłkarska uczta. Reprezentacja Austrii zmierzy się z Czechami. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Jest strzał. Proszę bardzo. Nie czekaliśmy długo na pierwszego gola. Teraz pytanie, czy i kiedy będą kolejne? Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie wprost na nogę, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Wciąż ma piłkę. Co zrobi? Próba strzału. Uwaga, piłka w grze. Dogodna sytuacja, ale chyba się pogubił i w efekcie wznowienie od bramki. Zabicer. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Okazja teraz. Dobrze się teraz zachował, ale to nie koniec nerwów. Pewna interwencja. Bramkarz trzyma teraz piłkę w rękach.
dobrze ustawiony, praktycznie w linii strzała i strzał był niezbyt przekonujący tak po prawdzie. Barak. Schick. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. I teraz przy piłce Zabicer. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Sołczek. Zdobywają kolejne metry boiska, popatrzmy. Da im teraz remis. Dobre ustawienie, udało się zablokować to dośrodkowanie. I gol! Wyrównująca bramka. No to teraz dopiero zacznie się prawdziwa gra. Liczę na solidną wymianę ciosów. Z takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby nie trafić do siatki. Popatrzmy, z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję. Christoph Baumgartner. Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. Piłka do Arnautowicza. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. No, powiem ci, że ta piłka to mogła komuś zrobić krzywdę na trybunach. Uderzył to z dużą siłą, ale chyba zapomniał spojrzeć, gdzie znajduje się bramka. A więc tylko o minutę dłużej potrwa to spotkanie. Piłka trafia do Zabicera. Koniec pierwszej połowy na Europa Park Stadion. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie Austria remisuje z Czechami 1-1. Zobaczymy, jak w drugiej połowie części spotkania się zmieni. Jak na razie Polska wychodzi z grupy, bo Austria remisuje i no zobaczymy, jak będzie po tej drugiej połowie. Mecz jest ciekawy, wiadomo. Ale trzeba liczyć oczywiście o więcej. No dobrze, to widzimy się po meczu tego spotkania. Zaczynamy drugą połowę spotkania na Europa Park Stadion. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Gwizdek, mamy rzut wolny. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Teraz, dobrze, ma miejsce. Szansa, czy przełamie impas? Zagranie za linię obrony, niebezpiecznie.
Proszę bardzo, strzał był całkiem groźny, ale widać, że nie spanikował. Zrobił, co do niego należało. Dobra interwencja. A teraz? Teraz bramkarz może mówić o szczęściu. Że też to nie wpadło. Gdyby choć trochę zawiało, piłka wpadłaby do bramki po tej główce. Zima. Tomasz Sołczek. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Marko Arnautowicz. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Znakomicie zachował się w obronie. Przejął piłkę. Uwaga, okazja na prowadzenie. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Dobra piłka na bliższy słupek. Mamy gola! Mamy gola! Celna główka. Udaje się ten strzał zamienić na bramkę. Zasłużone gratulacje kolegów. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. A bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne dogranie i ładnie sfinalizowana akcja. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Zobaczmy, ma dużo miejsca na skrzydle. Wrzutka w pole karne. Odbija, chwilowo gasi pożar. Nie do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. No tak, widzimy kartkę, ale też chyba trudno mieć o to pretensje, prawda? No rzeczywiście, decyzje sędziowskie i tak były wcześniej wyrozumiałe, ale ile można dawać ostatnich szans, prawda? Cóż, klamka zapadła, teraz trzeba bardzo uważać. Niecelnie teraz podaje. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Musi to wykorzystać! Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Mamy więc 3-1. Mamy doliczone 2 minuty. To niewiele, ale gra była płynna, bez większych przestojów. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie, a to oznacza, że drużyna gości notuje cenną wygraną, na którą w pełni zasłużyła. Sztab szkoleniowy może być zadowolony z dzisiejszej dyspozycji drużyny. Plan zarysowany przed meczem okazał się skuteczny. Kończą mecz z 2 bramkami przewagi. Proszę Państwa, koniec meczu. Czechy wygrywają z Austrią 3-1. I jeszcze, proszę Państwa, mamy drugą dobrą wiadomość. Polska wychodzi z grupy z drugiego miejsca. No coś niesamowitego. No to podsumowanie grupy E. Czechy na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Polska, na trzecim miejscu Austria, a na końcu zajmuje Finlandia. No dobrze, to było na tyle w tym odcinku. Jeszcze na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!